Anna Głogowska. Tancerka, choreografka, od lat współtwórczyni największych artystycznych i telewizyjnych wydarzeń w kraju. Aniu, dzieci, praca, nauka, kobiety zawsze znajdą wymówkę, by nie ćwiczyć. Ty się jednak temu nie poddajesz. Nie, no troszeczkę się poddawałam też, bo to jest właśnie taka rzecz, która jest zdrowa. Od czasu do czasu trzeba sobie odpuścić. Ale wiem też, ile dobra przynosi ruch. I to ruch właśnie niekoniecznie taki męczący i nudny. W tańcu używamy wszystkich mięśni. Wszystkich. A do tego wydzielają się jeszcze endorfiny, no bo to się łączy z muzyką, czyli jest troszkę artyzmu, troszkę uczuć. No i wtedy się człowiekowi bardziej chce. Wiele tęższych kobiet wstydzi się po prostu pójść na siłownię czy na zajęcia na przykład taneczne. Zupełnie jednak niesłusznie. To na pewno, dlatego że nie ma się co wstydzić, chociażby przez ruch i przez taniec. Coś się w nas dzieje, że przy prawidłowej sylwetce to jesteśmy najładniejszą wersją siebie. Nagle się okazuje, że naprawdę czuję się przez to i zdrowsza, i jestem silniejsza, mam lepszą kondycję, no i przede wszystkim jakoś tak szczęśliwsza. Ja planuję długie życie, więc na pewno przez to, że będę się ruszała, myślę, że do końca życia naprawdę zawsze znajdę sobie jakiś tam tanuszek, który dam radę zatańczyć, nawet z balkonikiem. To mnie będzie trzymało przy życiu bardzo długo, uszczęśliwiało i spowoduje, że te moje stawy wolę zużyć, niż żeby mi zardzewiały. Pokolenie na pokolenie coraz mniej się ruszamy i powinniśmy wygenerować więcej czasu na to, żeby się poruszać w właściwie każdy możliwy sposób. Pójść na cokolwiek, na rower, na taniec też lub po prostu pobiegać. Aktywność fizyczna minimalizuje ryzyko zachorowania na większość chorób i dlatego jest taka dobra. Też dieta jest bardzo istotna w uprawianiu sportu i w ogóle, żebyśmy się dobrze czuli. Drogie panie, ale i panowie, czas ruszyć się z kanapy. Dołączajcie do nas. Najpierw zaczynamy od ugniatania. I teraz ugniatamy bardzo mocno, potem przyspieszamy, dlatego że się strasznie spieszymy. A teraz bioderka i ruszamy bioderkami. Ruszam tymi bioderkami trochę nawet w skoku, jakbym jeździła slalomem na nartach. I może być też pływanie. Ale można się też poobracać. Wystarczy, że skrzyżujemy ręce. Teraz na przykład z tego ćwiczenia wystarczy objąć partnera. Już jest przyjemnie. A potem może mi przełożyć rękę i będę z nim w pozycji cienia. A na końcu, jak już się zacznę kręcić, to No dobrze, moi drodzy, a co z podstawami? Lewa noga do przodu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Lewa do przodu, prawa do tyłu, i do boku, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I wszystkie mięśnie teraz pracują, bo słuchajcie, ile to przy tym twiście trzeba się napracować. Kochane kobiety, jeśli same o siebie nie zadbacie, nikt inny tego za was nie zrobi. Badajcie się, ruszajcie i jedzcie zdrowo. Zaplanujcie długie życie.